Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj idziemy gotować pyszne śniadanko w leśnych klimatach. Pogoda znowu dopisała. Dzisiaj już więcej ludzi, bo pewnie grzyby się pojawiły. Ale mam nadzieję, że w naszej miejscówce nie będzie tłoku. Zapraszam do oglądania. Trzeba trochę się poskradać. Zobaczyć, czy nikogo nie ma. Wiecie, co jest najlepsze? Że nie mogę znaleźć tych moich drzew, przy których się zawsze rozkładałem. Trafiłem. A po czym poznaję? Pamiętacie? Pamiętacie takie? Dobra. O. Jak widzieliście, rozbijanie willi poszło bardzo szybko. Od razu ugotujemy herbatkę. Poda się pyrpoli. Raz. Herbatka, hamaczek, sobota, weekendzik. Czego chcieć więcej? Jeszcze będzie śniadanie. Proste, ale pożywne. Fasolka w sosie pomidorowym, akurat wziąłem z chili. Ja lubię na ostro. Dwie kiełbasy, około 120 gram. Takie mniejsze. Z szynki i cebula. I to wszystko. Dobra, idę po deskę, bo mam w plecaku i będziemy gotować. Taki oto kuchenny zestawik. Spork Titanium i Opinel Inox 8. Idealny zestaw do gotowania, raczej przygotowywania jedzenia na desce z Ikei za 7,99. Jak widzieliście, pokroiłem kiełbasę na dość duże części. Zobaczcie, tak to wygląda. Dobra, jest delikatnie podsmażony. Czas na fasolkę. Podlałem trochę wodą. Tak to wygląda. Zobaczcie, piękne. A jakie będzie dobre. Herbatka, śniadanko. Thank you.
Ale to było dobre. Można po sobie zostawić porządek. To był stół do gotowania. Zobaczcie. Nie ma tu ani śladu mojej obecności. Wszystko pochowałem. Wypijam herbatkę. Zielona herbata w srebrnym kubku. Wszystko pochowane, więc można zrobić chillaucik 20 minut. Co tu dużo powiedzieć. Było miło, ale się skończyło. Pakujemy manatki i wracamy do domu. Jak widzicie, wszystko zabrane. Tak trzeba robić, żeby las był piękny i przyjazny. Już teraz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Serdeczne pozdrowienia. Jak zwykle życzę Wam udanego tygodnia. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapkach w górę. I piszcie komentarze. Na pewno odpiszę. Macie pytania? Śmiało piszcie. Pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku. W środę, jak zwykle, raport z diety i treningów. Pozdrawiam.